Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc czerwiec 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopu na następny miesiąc. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, na czym będzie polegał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie tarotem, co może Was czekać, drogie koziorożce, w takich sferach życia jak praca, finanse, uczucia i zdrowie. A następnie, na koniec filmu, wyciągnę dla Was przesłanie anielskie i zobaczymy, co chce Wam przekazać góra i energia wszechświata na ten nowy miesiąc. Także oglądajcie film do samego końca. Popatrzmy, moje drogie koziorożce. Cóż dla tych cudownych koziorożców w czerwcu 2021 roku? Już mamy połowę roku, moi drodzy. Czerwiec, szósty miesiąc, a dopiero był Sylwester. Czas leci nieubłaganie. A cóż dla koziorożców w tym czerwcu? Moi drodzy, mam wrażenie, że uda Wam się w czerwcu definitywnie zakończyć jakąś sprawę oficjalną, administracyjno-sądowniczo-urzędową i poczujecie ulgę. Będziecie zadowolone, dlatego że od dłuższego czasu już męczyliście się z tymi sprawami. Ja mam tutaj pokazane, że w czerwcu dojdzie do finalizacji. Powinna być dla Was pozytywna. Ale zobaczmy, moi drodzy, cóż Was czeka w poszczególnych sferach życia. Takich jak praca i finanse. Z uczucia. Cóż w miłości, zobaczymy. I zdrowie. Patrzmy. Już patrzymy, moje drogie koziorożce. Cóż dla Was? Praca i finanse. Fantastycznie. No, te znaki ziemskie to mają wszystkie dobre karty na pracę i na finanse na czerwiec, gdyż dla Was ta sfera życia jest bardzo ważna. No i los będzie dla Was łaskawy. Rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy oraz osoby pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to ja mam pokazane, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, abyś mogła znaleźć, abyś mógł znaleźć nową pracę, pracę satysfakcjonującą, pracę, z której będziesz zadowolona. Otworzą się przed tobą w czerwcu nowe furtki możliwości, nowe ścieżki zawodowe i będziesz miała wiele opcji do wyboru, co sprawi ci radość i tak troszkę odżyjesz w tej sferze zawodowej. Mam pokazane, że co niektóre osoby będą tutaj wyjeżdżały gdzieś daleko do pracy, do nowej pracy. Na przykład znajdziecie pracę poza granicami kraju, w którym się znajdujecie, albo poza granicami województwa, w którym mieszkacie, ale może być to równie dobrze praca przez internet. Tak czy inaczej, mam pokazane, że będziecie zadowolone i po jakimś tam okresie czasu, w którym nie mieliście tej pracy, to w końcu pracę otrzymacie i będziecie z niej bardzo zadowolone. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, mam pokazane, że będziecie zadowolone, ponieważ pewien etap dobiegnie końca w Waszej pracy, ale z sukcesem dla Was, czyli na przykład w tym miesiącu będziecie mogły skończyć jakiś projekt, jakieś zamówienie, pozytywna finalizacja jakiejś sprawy ważnej dla Ciebie w Twojej sferze zawodowej. Mam tutaj pokazane również, że będziesz miał szansę na jakieś wyjazdy związane z pracą, na jakieś przemieszczanie się związane z pracą i na poszerzanie swoich kompetencji związanych z Twoją pracą. Będzie to bardzo rozwojowy miesiąc, który pozwoli Ci na to, abyś rozwinął swoje skrzydła,
abyś zakończył wszystko to, co już po prostu definitywnie zakończyło się w twojej pracy, a otworzą się przed tobą nowe ścieżki możliwości w sferze zawodowej, z czego będziesz bardzo zadowolona, a twoja praca w czerwcu powinna sprawiać ci wiele radości, satysfakcji i poczucia spełnienia. Jeżeli chodzi o finanse, moje drogie koziorożce, finanse będą dla was bardzo dobre, będziecie z finansów po prostu zadowolone, szczęśliwe i co niektórzy z was będą inwestowali pieniądze w wyjazdy czy podróże. A zobaczmy, cóż w miłości. A miłość rozdzielimy sobie na singli oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem, singielką, to ja mam pokazane, że twoje życie miłosne w czerwcu ożyje i będziesz miała szansę na poznanie kogoś nowego. Ja tutaj widzę zupełnie nową osobę. Fantastyczną osobę, szczególnie jeżeli poszukujesz mężczyzn. To mam tutaj dla ciebie mężczyznę w kartach. Czułego, opiekuńczego, ale też honorowego, walczącego o swoją rodzinę, takiego, dla którego rodzina jest ważna, prorodzinnego. Taki, który uczucia, emocje i drugą osobę, jeżeli już ma, to stawia na piedestale, na pierwszym miejscu i jest w stanie bardzo wiele, a nawet wszystko dla niej zrobić. Mężczyzna będzie romantyczny, mężczyzna będzie czuły i mężczyzna będzie bardzo chciał starać się o względy koziorożca w tym miesiącu. Także, drogie koziorożce, jeżeli jesteście singlami, to otwórzcie się na miłość, gdyż taki mężczyzna zbliża się wielkimi krokami do was i ważne jest to, abyście go dobrze przyjęli, aby się wami zainteresował i chciał dbać o tą relację i o pozytywny rozwój tej relacji. Jeżeli chodzi o osoby, moi drodzy, w związkach, to ja mam pokazane, że w związkach będzie dobrze. Jeżeli do tej pory nie było najlepiej, to ja widzę tutaj emocjonalnie poprawę, polepszenie, moi drodzy. Wszystko powinno tak naprawdę iść w dobrym kierunku, w pozytywnym kierunku. A twój partner powinien okazać ci w tym miesiącu więcej miłości, może wyznać ci miłość i pokazać ci, że jesteś bardzo ważna. On cię w tym miesiącu po prostu doceni, z czego ty będziesz bardzo zadowolona. Co dla niektórych koziorożców, wasi partnerzy będą chcieli powiększyć rodzinę. Na przykład powiedzą wam, że chcieliby zostać ojcem, a jeżeli są starsi, na przykład, że chcieliby zostać dziadkiem, czyli takie będą się w nich budzić takie ojcowskie wewnętrzne instynkty. Tak jak są macierzyńskie instynkty, to w waszym partnerze w czerwcu będą budziły się właśnie takie ojcowskie, moi drodzy, instynkty. Także w uczuciach zarówno dla singli, jak i dla osób w związkach fantastyczny czas. Sprawdzimy sobie, moi drodzy, zdrowie, tylko wezmę łyk wody. Już patrzymy zdrówko. W zdrowiu, moi drodzy, to przede wszystkim tak. Po pierwsze, koziorożec w czerwcu w zdrowiu powinien zwrócić uwagę na oczy. Wzrok mi się tutaj pokazuje jako coś, na co warto zwrócić uwagę energetycznie. Kolejna rzecz to możecie sobie wmawiać pewne choroby lub symptomy pewnych chorób. Także nie róbcie sobie tego, nie wyobrażajcie sobie za dużo, moi kochani. Rzetelnie patrzcie na to wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakiś katar czy jakieś przeziębienie, to od razu nie straszcie siebie samych, nie straszcie osób w swoim otoczeniu, tak? Tylko po prostu realnie spójrzcie na tę sytuację. Ogólnie zdrowie będzie dobre, ale możecie sobie, tak brzydko mówiąc, wmawiać pewne dolegliwości, których wcale nie macie, ale i tak będziecie je sobie wmawiać. A ze zdrowia to jedynie tak poważnie, to proszę zwrócić uwagę na oczy, na wzrok,
I być może właśnie warto ten wzrok w czerwcu przebadać. A jakie jest przesłanie dla naszych koziorożców na czerwiec? Czerwiec. Popatrzmy, cóż dla koziorożców? Czas ruszyć naprzód. To czas, by pozwolić odejść temu, co stare i niepotrzebne, aby mogło nadejść nowe. Dokładnie to samo, co powiedziałem wam w sferze pracy i finansy. Ruszcie naprzód, czas rozpocząć nowe rzeczy, szczególnie w sprawach zawodowo-finansowych. Ślicznie wam dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.